bo na Facebooku ja zawsze tak się śmieję, choć czasami oglądam też na Facebooku, jak na przykład nie ma gdzie indziej, też będziemy nadawać na Facebooku, ale to tu możecie do nas pisać, zadawać nam te trudne pytania, na które i tak pewnie nie odpowiemy. Ja taki żarcik oczywiście, że odpowiemy i za to też lubię click meeting, za tę interakcję. Jak się wejdzie, to wszystko już jest. Zawsze to powtarzałem. Tak wiem, że się powtarzam, ale się powtarzam. Okej, rozpocznij transmisję na żywo. No i Już właśnie. coś chyba mamy, A wiesz co, lecimy, nagrywamy się. tak. Nie, to i tak. Tu się nagrywamy, natomiast tu jeszcze dosłownie sekundę potrzebuję i już też, żebyśmy wszystko mieli. I teraz tak, moi drodzy, przypomnę kilka rzeczy. Przede wszystkim to jest druga część nauki programowania. Na pierwszej były takie same podstawy, jak podłączyć, co ustawić, jak go konserwować, tak to nazwijmy, kod i roki. Jeżeli ktoś przegapił, to ja słuchajcie, za chwilę podeślę wam link na YouTubie do tej pierwszej części i każda z tych naszych części ma taką sekretną literkę. Nie dajemy certyfikatu, tylko zbieracie literki. Na tamtym nagraniu też będzie powtórzone kilka razy ta literka i za chwilę też powiem, bo zebranie literek to będzie hasło, trochę jak w Escape Roomie, które słuchajcie, w czerwcu da wam dostęp do certyfikatu 10-godzinnego kursu. Tak więc nie kończycie pojedynczych webinarów, pojedynczych spotkań, tylko od razu kurs z nami. Mam nadzieję, że wytrwacie i nie martwcie się, bo jeżeli tak się stanie, że coś przegapicie, to później na kolejnym webinarze tak podajemy te literki, albo można po prostu nas obejrzeć na Facebooku, bo tam też później ta transmisja jest, albo na YouTubie, na kanale naszego partnera technologicznego, czyli Mentor System Audiowizualny, tam też. To jest też dość ważne, bo zawsze dobrze wrócić do pewnych części, tak? No oczywiście Jola nie byłaby sobą, gdyby nie było tak, że nie przygotuję dla was handoutu, tak więc też będzie na sam koniec pewien handout od Joli. No dobra. Jak zawsze. Niespodzianka. Tak, a ja nie przedłużam, tylko zaczynamy od Joli i tak jak było to ostatnim razem, będziemy się z Jolantą wymieniać, natomiast śmiało możecie pisać też do nas na czacie. Ja zaraz podeślę obiecany film. Dobra, to teraz ja. Kochani, przełączę się tutaj na inną kamerę, bo tutaj oczywiście gdzieś mi to zniknęło. Świetnie. Świetnie. Boże, Sylwester, co mi się tu zrobiło? Coś mi zrobiłeś, że nie mogę teraz się przełączyć na inną kamerę. Dobra. Na mnie nie zganiaj, to nie byłem Zganiam, bo to twoja tutaj wina, ja. widzę. Nie. Absolutnie nie. Mam tylko opcję listy uczestników, a nie mam swoich opcji. A, tu są. Dobra, Tu na dzięki, dole, na dzięki. dole, na dole. Koniec. Wiadomo. O, Dobra. Jola już wraca. Teraz już widać tego, kogo trzeba, czyli Cody Rocky. Pięknie sobie tutaj stoi. Tak jak zawsze wam mówię, nadajemy z biblioteki, Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie. A teraz oczywiście przechodzimy do mBloka, czyli do programowania tutaj na żywo. Żebyście wiedzieli, że to nie są bujdy na resorach, tylko naprawdę nasz robot jeździ. Dzisiaj, kochani, sobie zaplanowaliśmy z Sylwestrem, że weźmiemy na warsztat trzy takie zakładki. Pierwsza, najważniejsza zakładka to oczywiście zdarzenie. Od tej zakładki musimy zacząć. Tak jak ostatnio już Sylwester powiedział, ja to nazywam blokami kapelusza. Są one tak zbudowane, że nad nimi nic nie przyczepimy, tylko pod spodem. Musimy od nich zacząć. Trzeba uczniów właśnie tego nauczyć, że skrypt musi się od tego rozpoczynać. Możecie zrobić im taki eksperyment, spróbujcie im zadać napisanie jakiegoś skryptu, ale właśnie bez używania tego tutaj, tej zakładki zdarzenia. Zobaczą, że z robotem nic się nie dzieje, nie działa, więc to jest bardzo ważne. Kochani, kolejna taka zakładka, którą warto jest właśnie na początku wykorzystać, to są emocje. Tutaj Cody Rocky ma bardzo szeroką gamę emocji.
I ta zakładka jest taka niebieska, on może się witać, żegnać, być niegrzeczny i rozglądać się dookoła, ale to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I te skrypty, znaczy te bloki z tej zakładki emocje, one łączą w sobie jakby trzy działania. To jest akcja, czyli ruch, to jest wygląd, czyli coś się wyświetla i jeszcze jest dźwięk. Czyli później jak już uczniowie poznają więcej tutaj opcji, właśnie tą akcję, poznają głośnik, to wtedy możemy powiedzieć im, że spróbowali na przykład odtworzyć te emocje. Ale też fajną opcją do pokazania na początek jest dodanie większej liczby emocji. Jak już mówiłam, jest dużo tych emocji w kodzie mroki, ale możemy dodać jeszcze tutaj rozszerzenie. Jak widzieliście, kliknę jeszcze raz tutaj na samym dole tego pasku z zakładkami, tego paska z zakładkami mamy rozszerzenia i wybieramy rozszerzenia dla urządzeń Kodi i wybieramy tutaj dodaj i mamy nową zakładkę emocje beta, czyli widzicie oprócz tego, co już mieliśmy, mamy jeszcze więcej emocji. To jest fajne do wykorzystania na przykład z dziećmi na zajęciach z SPE, specjalne wymagania edukacyjne, gdzie dzieci często mają problem właśnie z emocjami, mówieniem o nich i jak najbardziej można to wykorzystać, Kodi Roki jak najbardziej nam tu pomoże. Kolejny skrypt, który będziemy dzisiaj omawiać, to jest jeszcze błyskawica i emocje, błyskawica i zdarzenia. Ja zacznę tutaj od tego, żeby robot się przywitał. Wykorzystam też tutaj wyjątkowo gościnne zakładkę wygląd, bo mamy tutaj taką opcję pokaż hello. I dzieciaki bardzo lubią nadawać imiona swoim robotom. U mnie wszystkie tutaj mają imiona, to jest akurat moja ulubiona Cecylka, która zawsze tutaj występuje. A my chcemy, żeby on się przywitał, czyli tutaj z emocji wybieramy witaj i żeby pokazał swoje imię. I tu jest taka bardzo fajna opcja w tej zakładce, że możemy tutaj normalnie wpisać swoje imię i wyświetli się ono na robocie. Teraz jak zawsze łączy się z moim robotem. Zobaczmy, czy on się połączył. Nie połączył się, skąd to wiem, bo nie zaświeciło się tutaj niebieskie światełko, które jest oznaką właśnie tego, że połączył się z Bluetoothem. Więc mimo tego, że tutaj się pojawiło, że jest połączone, to nie dajcie się zwieść, zawsze czekajcie na ten niebieski sygnał. Teraz klikam wyślij. Ja bardzo często właśnie, już nam akurat się wyświetliło, pojawiło się Jola. Ja bardzo często właśnie pracuję na tym trybie wyślij, bo jak uczniowie chodzą później z robotami, potrzebują gdzieś dalej wykorzystać ten skrypt, to nie musimy być połączeni z komputerem, tylko to jakby zapisuje się ten skrypt w pamięci komputera. Pewnie zapytacie, co jak imię jest jakieś dłuższe. Mamy tutaj na przykład długie imię Sylwester. Pamiętajcie, na trybie wyślij zawsze wyrabiamy w dzieciach to, żeby klikały tą pozycję wyślij. I mamy tutaj emocje, czyli hello i długie imię wyświetla się w całości po kolei. To było użycie właśnie tego, kiedy Kodi uruchomi się. Jak widzicie, za każdym razem on na nowo się uruchamia. Oczywiście możecie też poprosić dzieci o wykorzystanie jakichkolwiek innych emocji, także tych nowych, tych emocji beta. Widzicie, tam miałam na przykład wow. Mieszam zielone z niebieskim. Wysyłam, co nam się pojawia. Widzicie, jest ruch. I wow, tak? Bardzo fajne właśnie jest to połączenie w emocjach tych kilku. Ja opowiedziałam o tym, co się dzieje, kiedy Kodi uruchomi się. A teraz myślę, Sylwester pokaże nam, jak zaprogramować poszczególne przyciski. Dobrze, dziękuję bardzo. To przełączam się teraz na siebie. Jak widzicie, moje dwa już z innej perspektywy, żeby nie było. Pokażę Wam przede wszystkim, jak programować klawisze dostępne w Kodi Roki. Mamy klawisze A, B i C. I
Dzięki temu, słuchajcie, możemy właśnie tych klawiszów używać, programując ją. Ja teraz też udostępnię swój ekran, tak żebyście mieli podgląd na kod. Dobrze, teraz już powinno być widać. Jak widzicie, tak samo, czysty ekran jak na razie i w tym przypadku musimy też połączyć. Ja w odróżnieniu od, o czekajcie, on tam ma wgrany poprzedni kod, od Jelanty pokażę wam, że robota możemy także połączyć za pomocą kabla. U mnie jest podłączony za pomocą kabla. Tryb wyślij używa Jola, mam jeszcze tryb live, o tym też będziemy mówić, natomiast na razie pozostaniemy w tym trybie wyślij. Łączymy robota i zadanie jest takie, zaprogramuj robota tak, aby po wciśnięciu poszczególnego klawisza pokazywał różne emocje. A to będzie tak, B będzie nie, a na przykład przy naciśnięciu C będzie nasz robot ziewał. Tak jak Jola powiedziała, używamy przede wszystkim zdarzeń, czyli tych bloków kapeluszy. Tak jest, fajna ta nazwa jest z tym blokiem kapeluszu. Potrzebujemy trzy, możemy je, słuchajcie, przeciągnąć tak, albo, co ciekawe, możemy je duplikować. Mając już naciskając prawy przycisk, duplikuję. Wszędzie, gdzie zobaczycie taki mały trójkącik, to oznacza, że to pole jest edytowalne. Możemy tutaj je rozwinąć i wybrać inną opcję. Mamy kliknij przycisk A, kliknij przycisk B i kliknij przycisk C. Wracamy teraz do pierwszego, co poznaliśmy, czyli do emocji. Natomiast zwróćcie uwagę, że ja jestem tak jak Jola w trybie wyślij, więc część bloków jest wyszarzone. To oznacza, że one nie będą działały. Zielona flaga czy przyciski z klawiatury nie będą działać ze względu na to, że kod jest przesyłany do robota, a nie jest bezpośrednio odtwarzany z komputera. Idziemy do emocji i tak jak powiedziałem, przycisk A to będzie tak, zjeżdżam na dół, widzę blok tak, przycisk B nie i ziewać to będzie przycisk C. Tak jak to powiedziała Jola, ten kod w tej chwili, słuchajcie, nie zadziała, bo ja go nie wysłałem. Tak więc muszę wysłać ten kod do robota. W tym momencie mogę robota odłączyć kabelkiem. Zobaczcie, ja go teraz rozłączyłem. On nie jest już podłączony do komputera w ogóle. Nie mam adaptera Bluetooth podpiętego. Natomiast kod jest przechowywany w samym robocie. To był przycisk A. To był przycisk B. A to był przycisk C, tak jak widzicie. Ziewanie nieme było bez jakichś takich odgłosów. W ten sposób używamy jako inicjatorów przycisków A, B lub C. Podobnymi inicjatorami będą także inne czujniki. Tak więc słuchajcie, a jeżeli chodzi o te bloczki typu tak, nie ziewać, możemy to spokojnie sobie zastępować innymi. Na przykład słuchajcie, może być przyciska uśmiech teraz, a przycisk B niegrzeczny. Tylko pamiętajcie, ja teraz muszę ponownie tego robota podłączyć. Kliknąć sobie połącz. Kliknąć wyślij. O, coś mnie rozłączyło. Poczekajcie, to chyba mój adapter, zobaczymy. To chyba mój adapter, to nie tak. Sekundka, podłączymy go bezpośrednio. Mówiłem Joli właśnie dzisiaj, że mam taki adapter, który sprawia trochę problemów, a portów USB okazuje się za mało. Jeszcze raz spróbujemy. Połączymy. Połączymy. Wysyłamy. I testujemy. Jest przyciska. To był uśmiech. Taki ten niegrzeczny. Wcale nie taki niegrzeczny. No i słuchajcie, działa. Jak zaprogramować robota, żeby na przykład spoglądał w stronę, w którą jest przechylony, to już wam pokażę. Jola.
Jolanta. Tak, jestem. Już udostępniam mój ekran. No przede wszystkim udostępnię moją tutaj kamerę, która jest skierowana bohatera, czyli Cody Rocky. On tu cały czas grzecznie czeka. Grzecznie czeka z wysłanym poprzednio kodem. A teraz, kochani, wykorzystamy taką możliwość, że Cody Rocky zawiera w sobie, ma wbudowany żyroskop, czyli reaguje na pewne odchylenia. Tutaj mamy w naszych blokach kapeluszy, piękne, chyba tą nazwę opatentuję, bo widzę, że się podoba. I mamy tutaj cztery opcje, jak już tutaj Sylwester powiedział, ten trójkącik oznacza, że mamy jakiś wybór i Cody Rocky może reagować na to, że jest odchylony w lewo, w prawo, uszy ma w górę lub uszy ma w dół. Teraz wam pokażę, co to znaczy, bo tutaj jest trochę takie tłumaczenie, nie wiem, czy dokładnie by tak człowiek zrozumiał, ale zobaczycie, o co chodzi. I teraz zmieniam sobie w lewo, w prawo, uszy w górę i uszy w dół. I znowu korzystamy z emocji, z tych najłatwiejszych. I mamy uszy w górę, to niech spojrzy w górę. Jak uszy w dół, niech spojrzy w dół. I tutaj mamy spójrz w lewo, spójrz w prawo. Tylko od razu ostrzegam, że jakby inne są, my przechylamy w naszą lewą, a Cody Rocky patrzy w swoją, więc zobaczycie, że tutaj już dla dzieciaków wyjdzie pierwszy problem, że on będzie patrzył w odwrotną stronę niż faktycznie jest przesuwany, ale jako, że programowanie, nauka kodowania właśnie to jest rozwiązywanie ciągle powstających problemów, nauka właśnie radzenia sobie z tym problemami, to jest właśnie świetny przykład. Ja wysyłam taki kod do mojego robota i tutaj wyjmę Kodeja, bo oczywiście to jest Kodej. Kiedy on ma uszy do góry, to wygląda to tak. Kiedy ma uszy w dół, to patrzy w dół. Nie wiem, czy widać. Myślę, że o, tak, muszę to odchylić. Wtedy on patrzy w dół. Widzicie, ja go biorę w dół, a on patrzy w dół. I teraz, kiedy ja go przechylam w lewo, to on patrzy w to lewo, w swoje lewo. Tak? Ja go przechylam tu. I on patrzy w tamto, więc żeby to było tak, jak dzieciaki by sobie wyobrażały, że on faktycznie będzie się tak przesuwał, to trzeba by podpowiedzieć, co musicie zmienić, żeby faktycznie tak patrzył. I dzieciaki, myślę, szybko wpadną na to, że należy podmienić tutaj te parametry, spójrz w lewo i spójrz w prawo i wysłać je na nowo. Teraz spójrzmy, czy to nam zadziała. No, widzicie. Teraz ja przesuwam w lewo i on faktycznie patrzy w lewo. Ja przesuwam w prawo i on faktycznie patrzy w prawo. Czyli taki prosty skrypt już jest takim przyczynkiem do tego, żeby nasi uczniowie zaczęli radzić sobie ze rozwiązywaniem problemów i pokazaniem tego, że nasz robot ma w sobie żyroskop. O żyroskopie mówiliśmy na ostatnich zajęciach, nawet w naszej karcie pracy się pojawiło takie zapytanie. Ale powiedziałam wam, że dzisiaj nie tylko poruszymy temat zakładki emocje i zdarzenia, ale też skorzystamy z takiej fajnej opcji, jaką jest, to się tutaj nazywa w zakładkach błyskawica, ale to nic innego jak nasza dioda LED, która znajduje się w Kodeju i tutaj dioda RGB, dioda, znaczy światło, które znajduje się w Rocky. Ja sobie wymyśliłam, że można by na przykład zadać uczniom takie zadanie, żeby wyświetlili na Kodeju kolory w określonej kolejności. Na przykład powiedzmy im, i tutaj już wam wyjaśnię, bo tutaj mamy najpierw te dwie. Jeżeli weźmiemy to, dioda RGB świeci, na przykład na czerwono, to ona będzie świecić światłem ciągłym. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze kolory się zmieniały, to nie możemy tego użyć, bo to nam wyświetli tylko ten ostatni klocek. Musimy wskazać, przez jaki czas dany kolor ma się świecić. Na przykład dajmy sobie 7 kolorów, a żeby było kolorowo,
bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że dzieciakom też się spodoba. Ile my tutaj już mamy? Dobra. I taki czas, żeby nasze oko zdążyło dostrzec te kolory, które są swoją drogą bardzo fajne, bardzo ładne. Myślę, że 2 sekundy wystarczy. I tutaj mamy różne właśnie odcienie, które są mieszane w systemie RGB. Za chwilę jeszcze troszeczkę o tym powiem i pokieruję Was, gdzie można znaleźć jeszcze więcej informacji na ten temat. O, taki sobie wybrałam ciąg kolorów. I wyświetlamy czerwony, żółty, błękitny, niebieski, o, taki bardziej fiolet wyszedł chyba, i biały. Kochani, ja sobie wymyśliłam, że można by to wykorzystać, tą właśnie te kolory w Codeju, do takiego escape roomu, że kodujemy Codeja na dane kolejność kolorów, na przykład czerwony, tutaj żółty, tak? I każdemu kolorowi przypisujemy literkę. I uczniowie w tym escape roomie szukają właśnie kolorowych literek. I później na końcu jakby tym kluczem jest kod, znajdują Codeja, uruchamiają go i wyświetlają się im po kolei kolory. Wtedy muszą ułożyć te litery zgodnie z kolorami w odpowiedniej kolejności i wychodzi im hasło, które wypuszcza ich. Także myślę, że to taki fajny pomysł, ale fajną opcją Codeja jest także to, że reaguje na światło, na ciemność, jasność i na hałas, ale myślę, że o tym powie nam tutaj Sylwester. Na to moje chłopaki też się włączają i wracamy, słuchajcie, do mojego ekranu. Jak najbardziej, ale słuchajcie, zanim dojdziemy do tego hałasu i ciemności, tak będzie mrocznie troszeczkę przez chwilę, to chciałem przede wszystkim jeszcze dodać, Viola pokazała żyroskop i ten żyroskop rzeczywiście rozróżnia strony, na które możemy przykręcać tego Codeja, ale ten żyroskop ma jeszcze jedną taką fajną funkcję, którą można zaprogramować. W zdarzeniach znajdziecie kolejny bloczek, który nazywa się Kiedy Codi jest potrząsany. Ja może tak to troszeczkę zwiększę, będzie lepiej widać. I pod ten bloczek, słuchajcie, możemy podłożyć dalej kolejne emocje. No z reguły jakimś trzęsiemy, to niezbyt jest zadowolony, więc możemy na przykład dodać do tego, że będzie go to bolało. Zobaczcie, co się zadzieje. W tej chwili nie ma nic. Widzicie? Będzie mi tu próbował uciekać. Jeszcze raz. I Codi pokazuje, że go to niestety zabolało. Tak więc możemy jako bloczek inicjujący, tak, użyć nie tylko klawiszy, o których wcześniej wspomniałem. Tak. Zobaczcie, teraz już klawisze przestały, przycisk przestały działać ze względu na to, że kod się zmienił, a tamten kod usunąłem, jest tylko ten kod. Możemy użyć właśnie takiego kodu, kiedy kod jest potrząsany, ale jak mówimy o tym trząśnięciu kodem, to warto zajrzeć do takiej kategorii czujniki. Tutaj znajdziecie po pierwsze analogicznie taki bloczek, który pokażemy Wam w przyszłych webinarach, jak to wsadzać, oraz taki bloczek. Co ciekawe, przy tym bloczku siła potrząsania, zobaczcie, że one mają różne zakończenia, to znaczy, że będą w różne miejsca pasować. Mamy białe pole. Jeżeli zaznaczę tutaj ptaszkiem i spróbuję Wam rozszerzyć ten ekran z pandą, to tutaj będziecie mieli podgląd do tego, jak mocno tym Codejem potrząsam. Tylko poczekajcie, ja muszę przejść w tryb live, tego nie zrobiłem. Jak przejdziemy w tryb live, to wtedy będziemy to widzieć na ekranie, bo tak, o, tak mi się Codej nie komunikuje z komputerem. Jest? Nie jest. Wiecie, połączmy jeszcze raz. No i coś mi nie zabanglało. Poczekajcie, być
może luźny kot mi tu przeszkadza. No nie. Próbujemy w takim układzie. Jak coś nie działa, tak jak to informatycy mówią, odłącz, podłącz. Zapewne wina mojego adaptera, który tutaj szaleje, a do którego jest podłączony kod i po kablu. Spróbujmy jeszcze raz. O, teraz widzicie ponownie. Mam nadzieję, że to widać. W lewym górnym rogu na udostępnianym ekranie wartość się zmienia. Teraz gdzieś w okolicach no, 20, jak mocniej to do 40. Jakbym się naprawdę postarał, to tam do 50 jestem w stanie dobić, jeżeli chodzi o potrząsanie. Można zrobić zawsze taki konkurs, jeżeli chodzi o potrząsanie kodejem i wtedy tą siłę będziemy mieli pokazaną. Dlaczego o tym mówię? Bo podobnie, tak jak Jola pokazywała, chociażby mamy kąty obrotu i kąty nachylenia, które również potrafią się, no i co teraz na wartości nie przyjmie, nie zmieni? Chyba za bardzo im potrząsałem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Podejrzewam jednak adapter, do którego jest kod podłączony, razem z moją myszką. Nam tu sprawia delikatne problemy, bo rozłącza mi albo kodeja, albo mi o właśnie rozłącza myszkę. Nie spróbujmy w takim układzie. O, teraz widzicie te wartości, one się zmieniają. Tak więc nie tylko same bloki potrząsienia, czy chociażby reagowania na tak naprawdę zmianę położenia, ale również możemy tutaj działać, jeżeli chodzi o konkretne wartości i wtedy bardzo precyzyjnie pozyskując precyzyjne dane z tych wartości, możemy naprawdę układać bardziej skomplikowane kody, ale o tym innym razem. Idziemy teraz, słuchajcie, do wyzwania, czyli tego, co Jola powiedziała, spraw, aby Kodi reagował na hałas i ciemność. Więc wracamy do naszych bloków zdarzeń i tutaj znajdziecie dwa bloki. Kiedy głośność, no i drugie, kiedy intensywność światła. Na razie intensywność światła wyrzucę, skupmy się na głośności. Głośność, kiedy głośność będzie wyższa niż wartość 10, teraz możemy sobie podejrzeć, ja wyłączę te czujniki, mamy też czujnik odpowiedzialny za głośność, jest on tutaj, jak nie mówię, to jest 4, jakbym trochę głośniej mówił przy kodeju, to zobaczcie, że to zaczyna się wahać, ta głośność, jak będę tam gdzieś tam strzelał, klaskał, to ta głośność wzrasta, prawda? Więc co się stanie? Kiedy głośność będzie powyżej 10, to chociażby Kodi może zareagować jakąś emocją. Co on może zrobić? Może na przykład być rozgniewany, bo nikt nie lubi hałasu. Tak więc spróbujmy. Tak, ja jestem teraz w trybie live, więc zobaczcie, że ja nawet tego kodu nie muszę wysyłać. Ten kod powiem na bieżąco być przesyłany z komputera do Kodi Rocky. Widzicie? Zareagował. Ja go muszę odłączyć od tego adaptera jednak, bo będzie nam tak cały czas reagował. Au, au. No dobra, o, uspokoił się na szczęście. No dobra. Czyli zobaczcie, jeżeli ta głośność była powyżej 10, oczywiście możemy ją ustawiać. Sami możecie spróbować, podglądając głośność, przetestować, jak bardzo hałaśliwi potraficie być wy, czy chociażby wasi uczniowie. My tą głośność wyrzucamy i idziemy do drugiego bloczku, czyli do bloczku intensywność światła. I zawsze jak pokazuję Kodeja, to mówię, że Kodeja można uśpić, w sensie sprawić, żeby poszedł spać. Spróbujemy teraz to zrobić. Jak widzicie, u mnie jest dość jasno na chwilę obecną. Zaraz spróbuję coś z tym zrobić i umówmy się, że jak u mnie zgasną światła, to Kodi sobie pójdzie po prostu spać. Zakładam, że to będzie takie snu, czyli sen. Okej, na razie jest jasno. Spróbuję wyłączyć jedno. Czekajcie, drugie. Nawet go widać. Sapie.
Tak? I widzicie, Cody poszedł sobie spać. Jak to się stało? Prostej. Intensywność światła, także mierzenie intensywności światła, także czujnik, który jest wbudowany w tego robota, on ma dość dużo czujników wbudowanych. I jak ta intensywność nam, o tu mamy intensywność otaczającego światła, jeżeli ona spadnie, zaraz zobaczycie to na ekranie, w sumie dobrze by było go wybudzić jakimś kodem, to może tak zrobimy jeszcze, że go czymś wybudzimy, może tą głośnością na przykład możemy go wybudzić, chociaż nie, bo głośność będzie może go przyciskiem A budzimy. Niech to on sobie tam coś zrobi. I zobaczycie jeszcze raz, jak ta intensywność światła spada. Jeżeli spadnie poniżej deklarowanej wartości, no to on znowu. Poszedł spać. I tak jak sobie zaprogramowaliśmy przycisk A, możemy go obudzić. Słuchajcie, to są przykłady takie najprostsze, tak? Gramy na emocjach, natomiast same te bloczki to taka inicjacja, która może być przypisana do jakiegokolwiek kodu chcecie. Te kody można sobie rozpisywać tak naprawdę indywidualnie, tak? A te bloczki są coś w rodzaju inicjatorami. I teraz warto pamiętać o tym, że możemy te wartości zmieniać, rozpoznając chociażby i testując sobie te wartości wcześniej na podglądzie. Zobaczcie, że ja nie musiałem nawet tych czujników przeciągać i wsadzać w kod. Wystarczyło, że zaznaczyłem ptaszek przy niej w kategorii czujniki i ona pojawia mi się na ekranie komputera i jest mierzona non-stop. Pod warunkiem, że jestem w trybie live. To jest dosyć ważne. Nie w trybie wyślij, bo wtedy jakby robot tylko odbiera kod od komputera w momencie, jak klikamy prześlij. Natomiast w trybie live on nie przetrzymuje tutaj kodu w głowie, tylko ten kod jest przetrzymywany cały czas w komputerze i na bieżąco wszystko jest wymieniane. Dobrze. Jola, coś dodasz? Tylko chętnie bym dodała, że właśnie można się pobawić z kodajem w prawdziwego króla ciszy. To zawsze się sprawdzało, jak dzieciaki już, że tak powiem, dawały do wiwatu, to robiłam konkurencję w drugą stronę, czyli kto będzie najgłośniejszy i po takich zajęciach już po prostu rodzice mieli spokój w domu, bo dzieciaki już nie miały zdarte gardła i rodzice mieli spokój, także można to jak najbardziej wykorzystać. To ja tylko dodam, że można też używać kodeja jako właśnie takiego miernika ciszy na kartkówkach i klasówkach, prawda? I rzeczywiście, jeżeli będzie za głośno lub właśnie przy chociażby jakiejś pracy cichej w ćwiczeniówce, to jeżeli będzie za głośno, no to on wtedy będzie sygnalizował, prawda, nam, że słuchajcie, tak, nie stajmy na to za głośno. Albo sprawdzać kodejem, czy na przykład w sali nie jest za ciemno. Dokładnie, jest ciekawe, intensywność światła. Tak, także jest pomocny na każdym etapie. A ja jeszcze wrócę do tej swojej błyskawicy, którą dzisiaj się tutaj zajmuję, ponieważ Sylwek jako mężczyzna stwierdził, że jest niekompetentny, jeśli chodzi o kolory. Za to tutaj nasz Cody jest jak najbardziej kompetentny w tym kierunku. Mówiłam wam o tym mieszaniu kolorów RGB, czyli red, green i blue. Fajnie właśnie dzieciakami jest na lekcji plastyki, kiedy mieszają kolory faktycznie w rzeczywistości, pokazać im, że Cody Rocky też potrafi wymieszać kolory, czyli czerwony, zielony i niebieski w różnych proporcjach. I możemy na przykładzie takiego dostępnego w internecie schematu RGB poprosić dzieci, żeby przy pomocy kodeja stworzyły dany kolor. Na przykład wiemy, że czerwony i zielony dadzą żółty. Dlatego spróbujemy sobie utworzyć teraz kolor żółty. Takie polecenie dla dzieci. Utwórzcie kolor żółty. Dam tutaj po 200, bo tutaj też jakby intensywność wtedy się zmienia. I wysyłam.
i pojawia mi się kolor żółty. No to skoro udało Wam się stworzyć żółty, to jak zmieszacie kolor zielony na przykład 200 z niebieskim też na 200, to jaki wtedy powstanie kolor? Co nam się tu pojawia? Taki błękitny, jasno-niebieski. A jeżeli pomieszacie niebieski z czerwonym? Zielonego nie dajemy. Oczywiście możemy też się pobawić, żeby to dodać, bo jakby ta intensywność właśnie zależy od tego, ile tego koloru dodamy. I tak samo dzieci robią na plastyce. Jak dodają więcej? Zobaczcie, i zrobił nam się taki piękny różowy, fioletowy. Więc fajnym właśnie Kodej jest pomocnikiem na plastyce, kiedy dzieci jeszcze się nie ubrudzą, możemy go wykorzystać właśnie do mieszania kolorów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu Kodeja właśnie na lekcji plastyki, właśnie takich zajęć o schemacie mieszania cmyk, gdzie one są wykorzystywane i jak to wygląda, to polecam właśnie na stronie kodowanie na ekranie w zakładce inspiracje, gdzie macie nasze scenariusze, moje i Sylwestra. Jest tam taki scenariusz, jak powstają kolory z Kodejem. I tam wszystko jest dokładnie opisane. Możecie sobie spokojnie taki scenariusz wykorzystać na gotowo. Jak widzicie, póki nie użyję tutaj tego zakończenia, czyli wyłączenia świateł, to one będą świecić się ciągle. Aby zatrzymać to, muszę po prostu, o widzicie, on tylko mignął na chwileczkę, bo ja nie ma tutaj ustawionego czasu i światła się wyłączyły, tak? Więc musimy o tym pamiętać. Ale jeszcze nie użyliśmy drugich świateł, które są równie fajne. Zobaczę, jak wy to widzicie. Bardzo dobrze, świetnie. Więc teraz spróbujemy sobie zrobić taką małą dyskotekę z Kodejem, czyli miganie na przemian diody LED i świateł Rokiego, tak? O, i sobie kilka takich światełek ustawimy. A co tam, spora zabawa. Rocky ma tutaj, bodajże jak dobrze policzyłam, 7 kolorów takich bazowych, więc najpierw ustawiamy sobie kolory, te, które są dostępne na Rockim, czyli na dole, a później będziemy do tego ustawiać na, a biały niech będzie biały. O, już mi tutaj uciekło. Tak, widzicie, widzieliście, co zrobiłam, żeby właśnie na tym polu roboczym jakiś kod nieraz naprawdę tworzy się bardzo długie kody i to później zobaczycie z kolejnymi zajęciami, ile tego dochodzi, to właśnie łapiemy za ten obszar roboczy i go przesuwamy. Tutaj możemy sobie też przybliżyć lub oddalić. No, dzieci się nie bały, że o, nie widać mojego kodu, to on nie zadziała. I tutaj zmieniam sobie na zielony. Widzicie, tutaj jako, że właśnie ta lampka dioda LED świeci poprzez natężenie różnych kolorów, możemy sobie też zmieniać właśnie tą jasność, intensywność. Jakby w Rockim już te światła są stricte określone i tam nie mamy za dużego pola do popisu, ale za to bardzo fajnie wygląda, jak tak świeci. Teraz robimy żółty, no taki mi trochę pomarańcz wyszedł. O, piękny żółty. I nawet z takiego zwykłego tworzenia kolorów można mieć jak najbardziej frajdy. Tutaj widzicie biały, to jest po prostu zerowe nasycenie. I wysyłamy. Zobaczcie, co się stanie. Obserwujemy diodę LED na Kodeju i tutaj na Rockim czerwony i czerwony zielony, tu niebieski, tutaj biały i tutaj biały. I teraz jeżeli nie mam na końcu wyłączenia właśnie tych świateł w Rockim, to one będą się cały czas tutaj nam świeciły. I znowu mamy dyskotekę. Także trzeba pamiętać o tym, żeby to odpowiednio zakończyć. Do czego też często używa się świateł? Jak piszemy kilka kodów, długie kody, to żeby zaobserwować, że już jakaś tam
jaki skrypt został wczytany, jaki skrypt został wykonany przez naszego robota. Często właśnie się używa albo sygnału dźwiękowego, albo sygnału właśnie w postaci kolorów, tak? Że to już, aha, mój robot już do tego momentu to zrobił, bo zapaliło się takie światło, aha, dobra, teraz mogę robić coś następnego. Albo tego nie zrobił, bo tutaj to światło się nie zapaliło. To jest bardzo często używane właśnie podczas kodowania myk, żeby wiedzieć, że już dany skrypt został wykorzystany. Jeżeli chodzi o moje światełka, to tyle. Czy Sylwestrze, chcesz coś tutaj dodać? O ile dobrze pamiętam, to nie tylko na plastyce jest tak naprawdę mieszanie kolorów i wartość RGB, więc tutaj na informatyce również. Dokładnie, też mi się tak wydaje. I w życiu codziennym, no bo nasze drukarki właśnie na takiej zasadzie działają. Wiem, że Sylwester to teraz już na zwykłych drukarkach nie drukuje, tylko wszystko w 3D, także... Nieprawda, klasówki drukuje jeszcze. Dzięki Bogu, jeszcze chociaż tyle. Coraz mniej na szczęście, jak staram się jak tylko mogę, żeby było tego mniej, ale tak, jeszcze drukuję i... kolorze też coś się wydrukuje, szczególnie dla maluchów. Natomiast rzeczywiście tak fajnie, ale pamiętaj, że drukarka 3D przede wszystkim też drukuje na kolorowych filamentach, więc warto wiedzieć, a takie wydruki warto sobie kolorować, więc ja teraz mieszam, ale farby akrylowe, moja droga, więc też. Natomiast tak jak dobrze powiedziałaś, jako mężczyzna rozróżniamy naprawdę podstawowe kolory. Mam to wpisane także od lekarza, w sensie te medycyny pracy, że oczywiście barwy rozróżniam, mogę jeździć samochodem służbowo. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej w takim bądź układzie i spróbujemy zrobić jeszcze jedną rzecz z tym potrząsaniem tego kodeja. Tak więc ja tylko zmienię kamerkę. Myszki się już pozbyłem, więc korzystam z touchpadu, ale słuchajcie, jeszcze tylko ekran udostępnię. I kolejny przykład tego, jak można wykorzystać koncepcję potrząsania Kodi Rocky, czyli zrobimy z tego bardzo prostą kostkę do gry. Oczywiście ona może być o wiele trudniejsza, i ten trudniejszy element kostki do gry pokażemy też w którymś kolejnym webinarze, bo staramy się na razie pokazać takie proste koncepcje, a później będziemy coraz to trudniejsze pokazywać. Wracamy do zdarzeń. Bloczki z kapeluszem. I tak, kiedy Kodi jest potrząsany, wracamy z powrotem z tym bloczkiem. I teraz tak, kostka do gry, Kodi co prawda może wykonywać, pokazywać różnego rodzaju obrazki, ale to by była ta nasza trudniejsza koncepcja z tym rysowaniem każdego obrazka po kolei, bo zobaczcie, jeżeli wejdę w ten edytor, to ja tu rzeczywiście mogę spróbować sobie, o, teraz sobie zrobiłem tak i na przykład tu będzie jedna, tak, na przykład, nie wiem, mogą być tak, pięć oczek pokazywać Kodi Rocky i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spróbujemy to zrobić troszeczkę prościej, czyli powiemy tutaj między innymi, pokażemy hello. I teraz jeżeli ja tak zrobię, to zobaczcie, że on pokazał napis hello, czekajcie, tak żebym się zmieścił w naszym kadrze, on pokazał napis hello. Jak to zrobić, żeby pokazywał nam, losował nam liczbę? Ano, właśnie użyjemy tego bloczka pokaż, tylko zrobimy coś, co nazywa się tak zwane zagnieżdżanie kodu. Ponieważ losowanie są to liczby losowe, wchodzimy już tak naprawdę w funkcje matematyczne. Potrzebujemy przeskoczyć do kategorii wyrażenia, gdzie znajdziemy kilka bloczków związanych z matematyką. I tu jest taki bloczek losuj od 1 do 10. Zwróćcie uwagę, że ten bloczek ma ładne obłe końcówki, tak, więc z lewej i z prawej strony jest piękny, okrągły, a nasz bloczek w środku ma to pole, w które po pierwsze możemy wpisywać, tak, możemy wpisywać, więc zobaczcie, on teraz pokaże, no, Kodi, poczekajcie, bo znowu wyjdzie, że
mi się coś rozłączyło. Złośliwość rzeczy martwych. Cześć. No, cześć, cześć. No, cześć, przewinął. Pokazał to cześć, prawda? Natomiast tak jak mówiłem, to jest okrągłe i to jest okrągłe, co oznacza, że możemy jeden blok zagnieścić w drugim. Zwróćcie uwagę, że to niebieski bloczek pokaż, ta biała część zaczęła się tak jakby obwoluta tego podświetlać na biało, tak? To oznacza, że mogę wsadzić ten bloczek losuj w bloczek pokaż. Jeżeli mam tu 1 do 10, no kostka ma 6 oczek, więc zawężam naszą wartość. Losuj od 1 do 6. No i coś ten kabel nam tutaj albo ten port fiksuje. Jesteśmy w trybie live. To nie, tak zrobimy. Przejdziemy w tryb wyślij. Może będzie mniej kapryśny dzisiaj. Wysyłamy kod. No i chyba to jednak. O, czekajcie. Dobra, nie tak, utknęło. Jeszcze raz, zgodnie ze sztuką informatyczną. Teraz pójdzie dobrze. I zobaczcie. Ja nim trząsam. 1. Widać? Widać. No muszę drugą ręką. 6. 4. 3. 5. No i tak możemy sobie losować, słuchajcie, w kółko. Tak więc ta funkcja matematyczna z wyrażeń będzie nam pokazywała za każdym razem, kiedy zostanie on potrząśnięty, losowała cyfrę od 1 do 6. Oczywiście te wartości mogę zmienić, na przykład, nie wiem, od 20 do 60 i wtedy ten zakres wartości, tu muszę wysłać ten kod jeszcze raz, oczywiście ulegnie zmianie. Coś chyba jednak mam nie tak z tym kabelkiem dzisiaj, bo zobaczcie, strasznie spowalnia, a później podłączanie daje. No właśnie. Poczekajcie. Tak też bywa czasami złośliwe rzeczy martwych. O, przeszło. No i potrząśnijmy. 35, 48, 53 i tak dalej, możemy go potrząsać, on będzie wtedy nam te wartości zmieniał. Tak jak wspomniałem, możemy tak naprawdę losowanie później przyporządkować na przykład do listy czy do zmiennych i wtedy będzie pokazywał nam chociażby obrazki. No dobra, słuchajcie, czego nie pokazaliśmy z bloków zdarzeń? Ano, nie pokazaliśmy dzisiaj wyszarzonych klocków, które mamy, jeżeli przejdziemy w tryb live. I teraz mamy jeszcze troszeczkę czasu, tak więc postaram się wam je pokrótce pokazać i omówić. Rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje, jak jest kod i uruchomi się, rozmawialiśmy, co się dzieje, kiedy naciśniemy przycisk, kiedy jest potrząsany, kiedy jest odchylony, głośność oraz intensywność również było omówione. Wracamy w takim razie do początku, wiem, komunikatów jeszcze nie używaliśmy. Po pierwsze, zielona flaga. Zielona flaga to jest podobnie jak kodek uruchomiony, zobaczcie, który jest teraz wyszarzony, tylko tym razem zamiast uruchomienia kodeja, to inicjujemy naciskając tu zieloną flagę na ekranie i ten blok inicjuje to, co pod nim będzie ułożone. Tak więc pierwszy z nich. Kiedy spacja naciśnięty jest rozwiniane, co oznacza, że słuchajcie, możemy przyporządkować do kodeja w trybie live każdy z dostępnych klawiszy, na przykład kiedy strzałka w górę, powiedzmy, że on wtedy na przykład zaświeci się na czerwono.
No to patrzymy. Ja naciskam strzałkę w górę. Mamy czerwoną diodę i będzie ta dioda nam teraz świecić. Co to nam daje? To nam przede wszystkim daje pełną możliwość sterowania robotem w trybie na żywo, podłączonym na przykład przez adapter Bluetooth, sterowanie nim z poziomu komputera, co zapewne pokażemy na następnym webinarze, i przypisanie klawiszy właśnie komputera do wykonywania różnych czynności. Co nam zostało? Przede wszystkim zostały nam komunikaty. Komunikaty są o tyle ważne, że możemy używać ich do komunikacji, po pierwsze, zarówno z duszkami, które są dostępne na ekranie, czyli z postaciami w komputerze, albo do komunikacji pomiędzy kodami, bo na przykład, słuchajcie, zrobimy tak. Kiedy przycisk A wciśnięty, nadaj komunikat 1, zmieńmy go na komunikat hello. I tu jest, kiedy otrzymam komunikat hello, powiedzmy, że ten kod i niech wyrazi nam tu jakąś emocję. Na przykład niech nam znowu zamiga. I zobaczcie, jeżeli ja w tym przypadku nacisnę przycisk A, czekajcie, tu będzie. Czy tu nam zaskoczy? Chyba nie. To nie, nie tak, nie damy ten przycisk A, tylko damy ten drugi przycisk. Nazwę komunikatu chyba musi się widzisz? O, dzięki. Ja nie przestawiłem sobie. Dzięki za czujność. Dobra, to przycisk A by zadziałał. Jola, czujna. No ale dobra, żeby było. Weźmiemy tą spację, tak, którą może nie będzie tak widać. Kiedy spacja wciśnięty, zobaczcie, że migaj wcale nie jest tutaj, mogłoby być tutaj zamiast tego hello, tak? Natomiast jest tutaj, on powinien skomunikować się z tym drugim komunikatem. O, i widzicie, jak ja naciskam, to on miga nam oczami. Tak więc ten kod inicjuje wysłanie komunikatu, który odbierany jest co prawda w tym samym robocie, tak, i wykonywany przez robota. Co ciekawe, mogę zrobić tutaj to, żeby nasza panda też zareagowała nam na tą spację. Zobaczcie, będzie to widać. Powiększę pandę. Panda przywitała się. Spróbuję tak, żeby jeszcze ustawić coś pandzie, żeby może albo kiedy duszek będzie kliknięty, to żeby coś tam się u niej zadziało, czyli niech pomyśli sobie hymn i zobaczcie, teraz naciskam spację, Cody zamruga, a panda powie hello. Witaj. W tym przypadku akurat było podpięte, więc wracając do tego, zdarzenia, komunikaty, nadawanie oraz odbieranie pomaga w trybie live komunikować się robotowi, po pierwsze pomiędzy sobą, po drugie z innymi urządzeniami, czy chociażby właśnie duszkami dostępnymi, czyli tutaj tymi postaciami, które są dostępne tylko i wyłącznie na monitorze. Ale to też będziemy opowiadać wam opowiadać na kolejnych webinarach. Widzę, że Gosia pisze, że można losować szczęśliwy numerek na lekcji, to też jest dość fajne. W przyszłości nawet stosując listy i usuwanie listy, można sprawić, żeby rzeczywiście nawet ten numerek się nie powtarzał, ale to sądzę, że kolejne koncepcje. Dokładnie. Słuchajcie, my się zbliżamy do końca naszej godziny, więc pora na smaczek od Jolanty. Ja tak. Tylko przypomnę, że literka, którą trzeba zebrać dzisiaj, to jest literka N. Tam sobie gdzieś zanotować. N jak Natalia. Dokładnie. Na lodówce zapisać, nie zgubić. A ja wklejam link do mojej chmury, na której znajdziecie właśnie przygotowany handout.
od Jolanty. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, co pokazaliśmy dzisiaj, to jest ten moment, że możecie nas zapytać. Mam nadzieję, że wszystko było do tej pory jasne. Przypominam również, że można się cofać do nagrań poprzednich webinarów. Znajdziecie je na Facebooku, Fundacja Inspirujemy albo na Facebooku Mentor System Audiowizualny. Jak to na Facebooku, są czasowe, więc czasem gdzieś tam zanikają. Natomiast jeżeli chcecie, zawsze możecie zasubskrybować kanał Mentora, Mentor System Audiowizualny na YouTubie i tam te webinary są w liście kodejowej zapisywane. One są ogólnodostępne dla wszystkich, więc zawsze można sobie wrócić, coś obejrzeć jeszcze raz. Dokładnie. Zapraszamy, abyście byli na bieżąco. Nic wam nie umknęło. Sylwestrze, dzisiaj masz coś zastępstwo. Widzę. O, jesteś już. Już myślałam, że Kodi będzie do końca. Nie, już właśnie przeszedłem i słuchajcie, no i chyba dobry czas, żebyśmy zaprosili was na kolejny webinar. Trzymamy się tego, że to jest pierwszy poniedziałek miesiąca. No wyjątkowo w tym miesiącu pierwszy był w pierwszego, więc my żeśmy tak stwierdzili z Jolantą, że nie będziemy. Ze cmentarza nadawać. Dokładnie tak, więc, ale słuchajcie, pierwszy poniedziałek w grudniu, ja tak sobie podglądam, to jest... Nie będzie widać, tam szósty grudnia, no właśnie, święty Mikołaj jakiś może przyjdzie, nie wiem, coś. Jakieś prezenty? No na przykład, może spróbujemy, oczywiście jak ktoś był grzeczny. Oczywiście. Bo, wiesz, jak jest takie powiedzenie, bo niegrzeczne dziewczyny kupują sobie same. Prezenty, tak. Więc. Dobra, dokładnie. Słuchajcie, a jeżeli nie ma pytań dzisiaj, to bardzo wam dziękujemy za to, że byliście. Zapraszamy na trzecią lekcję, trzecie spotkanie nasze. Mikołajki. Właśnie, tak, Mikołajki, szóstego. I przypominam, zawsze możecie wrócić do nagrań, które są dostępne i się do nich cofnąć. A jeżeli nie macie kodejów, to możecie zawsze je wypożyczyć. Też na stronie kodowania na ekranie jest taka opcja. Można sobie zamówić. Przychodzi wtedy taka walizeczka z 6 sztukami, tak żeby można było je od razu zabrać do klasy. Do domu. I przetestować. Chyba, że ktoś jest z Goleniowa i okolic, to zapraszamy do Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej na zajęcia właśnie z robotami, z kodejami. Już 22 umówiona klasa z SP5 właśnie będą się bawić tutaj ostro kodejami. Czuję, że pójdą procesory. No w sumie fakt, a jak już tak o tym mowa, to ja zapraszam 19-21 listopada do Radomia, jeżeli ktoś się wybiera na konferencję, która ma zawsze długą nazwę i nikt jej nie pamięta, ale każdy mówi konferencja w Radomiu, to słuchajcie, tam w Radomiu będzie mentor, będą kodeje na stoisku, będzie można się pobawić, ale będą też drukarki, będzie telewizja w ogóle szkolna, taki system telewizyjny i też będzie można to wszystko zobaczyć, wszystkiego dotknąć, pobawić się, tak więc jeżeli ktoś się wybiera do Radomia na konferencję informatyczną, to również zapraszamy. Tymczasem bardzo wam dziękujemy. Przypominamy, literka N jak Natalia do zbioru trafia. Ten, kto nie był, to była tam literka I. Tak więc pierwszy dokładnie stracamy. I widzimy się za miesiąc. Za miesiąc, 6 grudnia. Dobra.